Już od 8 kwietnia studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego będą mieli możliwość nauki języka chińskiego. Dzięki współpracy naszej uczelni z Instytutem Konfucjusza działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli poznać nie tylko język, ale również kulturę państwa środka. Nauczaniem zajmie się Liang Zhenzhen z Instytutu Konfucjusza, która od kilku dni jest w Kielcach i przygląda się pracy na naszym uniwersytecie. Będąc gościem Radia Fraszka, starała się wyjaśnić, czym zajmuje się Instytut Konfucjusza. Confucius Institute actually is a public educational organization. Instytut Konfucjusza jest publiczną edukacyjną organizacją w celu propagowania języka i kultury chińskiej na wzór niemieckiego Instytutu Goethego czy hiszpańskiego Cervantesa. Jest to organizacja non-profit. Instytut Konfucjusza ma blisko 500 oddziałów na całym świecie. Ile czasu potrzebuje uczeń na naukę tego skomplikowanego moim zdaniem języka? Nigdy jeszcze nie uczyłam polskich studentów, ale zwykle studenci z Ameryki czy innych krajów potrzebują mniej więcej 6 miesięcy, aby nauczyć się podstaw, więc nie przejmujcie się. O pomyśle nauczania języka chińskiego zapytaliśmy pomysłodawczynię tego projektu, panią profesor Marzenę Marczewską. Kilka lat temu pierwszy raz próbowałam nawiązać współpracę z Instytutem Konfucjusza. Wtedy okazało się, że stworzenie takiej jednostki osobnej wymaga jednak wielu wysiłków. A teraz udało nam się nawiązać współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i otworzyliśmy punkt Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. To jest taka pełna nazwa, bardzo długa. Zależało nam też na tym, żeby zacząć ten lektorat bardzo szybko i w tej chwili jesteśmy przygotowani. Zajęcia ruszą w przyszłym tygodniu. Studenci, muszę powiedzieć, zaskoczyli mnie swoim entuzjazmem. Zgłosiło się około 250 osób. Na jakiej zasadzie to będzie funkcjonowało? W tej chwili jest to kurs bezpłatny dla wszystkich chętnych. Ale nieobowiązkowy. Nieobowiązkowy, tak. Natomiast być może od 1 października wzbogacimy w ten sposób, a więc lektoratem języka chińskiego, naszą ofertę lektoratów realizowanych na uniwersytecie. Zainteresowanie wśród studentów jest bardzo duże. Życzymy zatem dużo energii i zapału w nauce tego trudnego, ale bardzo ciekawego języka.